Przed tygodniem odpowiadałem m.in. na list Marcina z Tych i wczoraj otrzymałem list od Arka ze Zdzieszowic, który pisze: w ostatniej audycji niezbyt dobrze wyraził się pan o muzyce, która nie gości w pańskiej Trójce pod Księżycem. Tak się składa, że namiętnie słucham grunge'u, często metalu, a czasem i hardcore'u. Trochę mnie w związku z tym zabolało komplementowanie wyżej wspomnianych gatunków. Wychowany na pana muzyce, przez długi czas słuchałem tylko muzyki z klimatem i nie zapuszczałem się w inne rejony. Po pewnym czasie główna kopalnia ciemnych odmian muzyki, 4AD, przestała się w tym kierunku udzielać, a przynajmniej mało efektywnie. Rock gotycki goni własny ogon, a art rock przerodził się w pop. Trzeba było poszukać czegoś na własną rękę i znalazłem w muzyce tak przez pana negowanej. Ja naprawdę wolę przyłomocić, niżeli wysłuchiwać kolejnego wcielenia Fields of the Nephilim czy Sisters of Mercy. Sam pan twierdzi, że niektóre gatunki muzyczne zagotowały się we własnym sosie. Ja rozumiem, że pana audycje są specyficzne, ale zaczyna się z nich robić coś na wzór muzycznego klanu w raczej pejoratywnym znaczeniu. Potwierdza to fakt, że dopiero co ucichły grzmoty po Sympathy for the Devil, co z tego, że rewelacyjnym. Dostało się panu, bo to Guns N' Roses. Za bardzo nauczyliśmy się operować hasłami. Zbyt łatwo szufladkujemy, a za mało słuchamy. Muzyka jest albo dobra, albo zła, a stwierdzenie, że rock gotycki dobrym jest, a grunge w całości nie jest, mocno uproszczone, żeby nie napisać prostackie. Nie chciałbym, żeby ten temat nabrał zbytecznej temperatury i żeby stał się przewodnią myślą kilkudziesięciu listów na przestrzeni najbliższego miesiąca. Ale skoro tę dyskusję rozpętałem, to spróbuję coś jeszcze dodać i może coś nieco wyjaśnić. Nieprawdą jest, jakobym był zaprzysiężonym przeciwnikiem jakiejkolwiek muzyki poza rapem i disco polo. W każdym stylu coś dla siebie znajduje, tak więc nawet niektóre grunge'owe utwory mi się podobają, ale tylko niektóre. Po prostu to jest tak, jeśli na grunge'owej płycie mogę znaleźć dla siebie jeden albo góra dwa kawałki, to po prostu odpuszczam sobie całość, bo no nie chce mi się dużej ilości płyt zbierać dla jednego utworu. Natomiast jeśli jakiś niegrunge'owy zespół nagra nagle utwór w stylu grunge'owym i ten utwór mi się spodoba, to wtedy wszystko jest okej. Okay. Może stąd pewien brak konsekwencji między tym, co czasem puszczam, a tym, co przed tygodniem powiedziałem. Ale prawda jest taka, że w latach 90. naprawdę nie umiem znaleźć niczego, co by mnie zaintrygowało w takim stopniu jak Nowa Fala pod koniec lat 70. czy New Romantic na początku 80. Po prostu obecne brzmienia są mi jakoś zupełnie obojętne. A krzyżyk nad całą sprawą stawia sposób robienia muzyki, współczesny sposób robienia muzyki, samplery, generatory, komputery, superstudia i tak dalej. Po prostu w tej nowej muzyce nie czuje się już człowieka. Nie czuje się jego emocji, jego uczuć, nie czuje się, że tam ktoś gra na tym instrumencie i potrafi grać. Po prostu słyszy się spreparowaną ścianę zgrzytliwych dźwięków i to jest wszystko. Czasem te dźwięki są przyjemne dla ucha, czasem nie. Ale ogólnie rzecz biorąc, dla mnie są jakieś takie fałszywe. Natomiast co do afery z Guns N' Roses, to muszę powiedzieć szczerze, że do dziś nie rozumiem, czemu komukolwiek przeszkadzało, że kiedyś puściłem ten zespół i akurat utwór Sympathy for the Devil. W tym przypadku Arek ma 100% racji. Zbyt łatwo szufladkujemy, za mało słuchamy. Muzyka, proszę Państwa, albo na nas działa, inspiruje, albo po prostu wywołuje wymioty, bądź też spływa jak woda po gęsi. A teraz zrobię wszystkim straszne kuku i zagram Pet Shop Boys.